Swąd spalonych opon w niedzielę, ale także jeszcze w poniedziałek czuć było w wielu miejscach powiatu chrzanowskiego i nie tylko, o czym donosili nasi widzowie na profilu facebookowym telewizji. Wielu zadawało pytania o szkodliwość tych substancji i zanieczyszczenie środowiska. Tymczasem na poniedziałkowym spotkaniu z mediami włodarze powiatu uspokajali, że zagrożenia nie ma. Dzisiaj na posiedzeniu powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego również był pan dyrektor Listman, który mówił o wynikach prowadzonych badań. I szanowni państwo, no można stwierdzić na podstawie jego opinii, że zagrożenie dla mieszkańców bezpośrednie w chwili obecnej nie istnieje. Komunikaty poparte były badaniami stacji mobilnej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska bada to za pomocą mobilnych stacji pomiarowych i są pobierane próbki dotyczące, jest stworzona lista 100 tak zwanych niebezpiecznych substancji, która zostanie nam tutaj dosłana, także będziemy wiedzieli, czym dysponujemy. I te pomiary, które zostały przeprowadzone, tych 100 substancji w dymie, w powietrzu, którym oddychamy, nie zostały stwierdzone. Akcja gaśnicza trwała do wtorkowego popołudnia. Potem strażacy jeszcze polewali teren. Koszty całych działań są ogromne i wciąż pada pytanie, kto zawinił i czy musiało do tego dojść. Jest faktem, szanowni państwo, że tu musimy jak gdyby zobaczyć, kto jest głównym winowajcą. No, rzeczywiście ten człowiek, który zgromadził te odpady, ale również doszło do, nie ukrywam, również wręcz zbrodniczego podpalenia tych odpadów, które stanowi zagrożenie, które powinno być absolutnie ścigane i będę rzeczywiście domagał się. Zresztą mówiłem już komendantowi policji, żeby podjął odpowiednie kroki. Równocześnie starosta przekonuje, że wraz z burmistrzem Trzebini występował już do ministerstw o przekazanie pieniędzy na likwidację składowiska. Niestety odpowiedzi były negatywne, a wszystko zaczęło się kilkanaście lat temu. Chcę tu jednoznacznie podkreślić, że nigdy starostwo powiatowe nie było gospodarzem tego terenu, nie było właścicielem tego terenu. Właścicielem tego terenu był Skarb Państwa reprezentowany przez ministra skarbu i wojewodę śląskiego. On to właśnie podpisał, przedstawiciel Skarbu Państwa podpisał umowę o dzierżawę z właścicielem firmy Intercycling na gromadzenie tych odpadów. W roku 2005 po zgromadzeniu stosownej dokumentacji, a więc po uzyskaniu decyzji środowiskowej i po uzyskaniu pozwolenia na lokalizację, ówczesny starosta wydał decyzję na gromadzenie i przetwarzanie odpadów. Jak przekonuje Szczęśniak, wówczas starosta nie miał innego wyjścia, jak przychylić się do decyzji o powstanie składowiska. Gdy nadeszły sygnały, że odpadów jest zbyt dużo, wydano z kolei decyzję o zakazie ich gromadzenia i nakaz uprzątnięcia. Niedługo potem właściciel składowiska wyjechał za granicę i nie wiadomo, gdzie jest. Tymczasem problem pozostał. Nie wiadomo jeszcze, ile opon trzeba będzie zutylizować. Konieczna jest inwentaryzacja. Tymczasem pełniący obowiązki burmistrza Trzebini, Grzegorz Żuracki, chce prosić o wsparcie wojewodę. Chcemy zaproponować pewne rozwiązania, liczymy na pomoc. Sami sobie z tym tematem jako samorząd przecież nie poradzimy. To przede wszystkim kwestia kosztów, także innych decyzji o charakterze formalnym. Ale na pewno jesteśmy zdeterminowani, żeby ten temat wreszcie rozwiązać. Problemem, jak zawsze w takich sytuacjach, są pieniądze. Przed pożarem koszty utylizacji szacowano na 25 milionów złotych.